Siemaneczko, z tej strony Johnny Team. Dziś zagramy sobie Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się orką na dwa John Deere. No i na dwa pługi oczywiście. Zaraz pokażę, jak to będzie. John Deere 6920S z pługiem Amazona 6 obrotową. Czekajcie. I John Deere 6810 z Kvernelande, tak, Kvernelande obrotowym piątką pługiem. Tutaj muszę rozłożyć jedną rzecz, bo coś mi tu już nie pasuje. Tak. Także jedziemy. Muszę go złączyć. Dobra. Aha, pokażę może co się zmieniło. Tak, ten pług właśnie został dokupiony. Przesiądę się, bo usunąłem to szybkie bieganie. O tak, i tutaj jest nowy nabytek. Opryskiwacz Scales. Ja wiem, że to jest sezon John Deere New Holland, ale postanowiłem. Nie było fajnego John Deere opryskiwacza właśnie takiego na kołach. Chciałem właśnie taki duży. Więc znalazłem takiego case'a i znalazłem case'a i jest case. Case. Taki fajny nawet. Fajnie wygląda w środku. Także jest git. Chyba wszystko z tego, no, z nowych rzeczy. Aha, tutaj nowy garaż sobie postawiłem. Tak, pociągniki będzie akurat. Aha, i siewnik John Deere oczywiście, 6-metrowy. Musi być. No i dobra. Chyba wszystko. Także zabieramy się za orkę. Pracownik będzie jeździł. Będę jeździł z pracownikiem oczywiście, bo wy samemu to mnie ogarną. Także pracownik będzie tutaj z piątką obrotową. Go zatrudnię. Tak. Dobra. Masz prosto jeździć, dobra, on tu będzie robił. Robi, a my będziemy z drugiej strony robić. Będzie i otworzymy. Hop. Otworzymy sobie z tyłu szybę. Dobra. A w sumie drzwi też mogę otworzyć, no. Dobra. Puszczony, opuszczony, leci. W następnym odcinku już się szykuję znowu nowe nabytki. A nie, sorry. Wybaczcie mi, nie następnym, tylko jeszcze następnym. Czyli to jest, nie wiem, który będzie odcinek trzeci albo czwarty. Czyli za jakieś dwa odcinki. Ten, następny i dopiero będzie nowy nabytek. Ale jeszcze wam nie powiem co. Może w następnym odcinku wam dopiero powiem co będzie. Ale to będzie coś fajnego. Tyle wam mogę zdradzić. No, mogę wam zdradzić, że to będzie na pewno ciągnik. Więcej wam nie powiem. Także co, orka na pełnej. Tam pracownik, jak widać, sobie radzi. Szybciej jeździ niż ja oczywiście. Ma akurat pług tyle. Taki ma pług, że akurat tyle koni, ile ma, wymagania pług, tyle ma. Tyle potrzeb. Co jest, kurde? Aha, mam narzędzie na ten. No teraz, dobra. Wrócimy. W ogóle nie mówiłem tego na początku, jak zacząłem nagrywać wszystko. Moje odcinki, ale chciałem powiedzieć, że ten... Mam strasznego pecha co do wyboru map. Tak, ta mapa, tamta map, perełka mi się spodobała. PGR, perełka. Mi spodobała mapa. Nie było... modu obornika, ani gnojowicy. Znaczy wcale nie było na mapie ogólnie. Ta mapa mi się też spodobała i tutaj też nie ma. Także powoli mnie to zaczyna denerwować. To są takie mapy w miarę, na których mi nie przecina za bardzo, także mi się fajnie gra, tylko szkoda, że nie ma tego właśnie obornika i gnojowicy, bo tak to zawsze fajnie jest wywieźć obornik, gnojowice.
A nie ma jak. A ja rolować na mapach nie będę, bo nie znam się na tym za bardzo i nie wiem jak. Także trochę przykro. I właśnie chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz. Że sezony na moim kanale nie będą zbyt długie, tak ja myślę. Do 15 odcinków to jest maksimum, jakie będę najdłuższe sezony robił. No może się zdarzyć, jakieś wyjątki się mogą zdarzyć, że będzie dłuższy sezon. Ale tak 10-15 odcinków sezony będą, bo mi się nie chce tak długo grać na jednej mapie. Chyba, że mi bardzo mapa przypadnie do gustu. Tak jak sobie gram poza nagrywaniem na jednej mapie. Klettenberg się nazywa. V1. No czemu on tu nie robi? Aha, bo tu jest klin, on będzie się zatrzymywał na klinie. No dobra, przeżyjemy, będziemy go jakoś tu ustawiać. Także na Klettenberg mi się bardzo spodobało. Też bym chciał nagrywać Klettenberga, ale niestety mój komputer tego nie ogarnie. Bynajmniej na razie. Także to nie jest takie łatwe. Muszę też dostosowywać mapy do pod wymagania mojego komputera, nie? Jakoś przeszło. Tak, tak, podniesiemy puk. Żeby nie walnąć. Przeszedł. Okej. Tutaj wycofamy. Oczywiście nie. Miało nie być tego puga. Chciałem oryginalne animacje z Farminga 15. Ale nie znalazłem żadnego. Ten wyszedł akurat niedawno. No też nie ma tych animacji. Ale niech już będzie. Jak tutaj można zauważyć. Nazwa tego kusza pisze Lemken, ale to jest Kverneland. Po prostu był przerobiony z Lemkena na Kvernelanda. A taka nazwa, to ja nic na nie poradzę. Dobra, no tu robię, żeby się ta tepnę może, będzie szybciej. Dobra, tam puk i lecimy. No nie, dobrze. Już obróciłem. Myślę, że orka w miarę dobrze pójdzie. Napiszcie mi w komentarzach, czy na następnym polu też mam robić orkę, czy nie. Bo nie wiem, czy robić na następnym polu też orkę, jak tutaj już zrobię. To będziemy będzie chciał to oglądać. W sumie jeden odcinek z orki wystarczy. Potem tu będzie na tym polu, a czy najpierw potem to będą, nie wiem, co będzie na następnym odcinku. Co by tu zaplanować. Na pewno to pole już nie będzie ruszane w następnym odcinku. Nie wiem, czy nie wziąć tego opryskiwacza nowego i nie opryskać kukurydzy, bo na takich dużych kołach to kukurydzy by był dobry. Idealny wręcz. Tak, żeby było dobrze. Coś, że tak cały czas zmieniam kamerę, ale nie. Po prostu nie wiem, jak mi wygodniej. Nie mogę się zdecydować. Subskrypcje powolutku, z małymi kroczkami, ale idą już w górę. Już 14. Także jest dobrze nawet. Pewnie znowu się nam zatrzyma. Czy zaczyna? Podniósł czy nie podniósł? Nie, nie. Kurde. Bo jak to będzie tak wyglądać, to ja nie wiem. Cały czas będę musiał się przesiadać. No bo tam bym też zatrudnił go, bo tutaj jest bardziej prosty kawałek, ale tam znowu jest taki problem, bo tam są te... No ta tekstura tych takich krzaków dużych. Tego lasu. I on się by tam zawieszał, musiał go nakręcać, tak jak i tu. Także różnicy to nie ma za zbytniej. O, właśnie tu, no, mogę podejść i pokazać, jak to wygląda. O co mi chodzi. O, na przykład przez to, o. Nie da się przez to przejść ani nic, także... bo tu po prostu walnął w to. No, tam nie ma żadnych, tylko drzewa. Drzewa to on jakoś wymija.
Aha, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. A to w sumie zaraz tam się przejdziemy. Czyli w sumie teleportujemy, będzie szybciej. Ten odcinek będzie tak, nie wiem, znaczy będzie dłuższy niż zwykle, bo ostatnie odcinki nie były zbyt długie, ale chyba najdłuższy miał 20 parę minut. To my myślę tak do 25, żeby zrobić. Będzie spoko. Kawałek pola się zdąży zaorać i ten. No, także całkiem dosyć to idzie nawet. Dobra. Nie wiem, czy nie zrobić nowego sezonu z 13, bo 13 jest o taki plus, że jak wezmę sobie jakąś polską mapę i włączę nagrywanie, sprawdzałem nawet, to dzisiaj sprawdzałem, mam taką jedną mapę na oku, na której sobie dzisiaj pograłem troszkę. Skosiłem jedno pole i sprasowałem kosteczki. Także... Dobra. Się wezmę ten, przeniosę i wam pokażę to, co się zmieniło. I tu. Tu jeszcze co tu zrobiłem. Aha, i te pola, co tam było, ta słoma i to wszystko, to ja wziąłem. Sprasowałem w okrągłe bale. I tutaj pozwoziłem. Tam właśnie widać to. No właśnie tutaj dojdziemy. Tu poukładałem i no i oczywiście to nie wszystko, bo wziąłem też większość słomy. Wziąłem tą na samozbierającą, tam stoi gdzieś. No, jeszcze z tym. I wziąłem tutaj, posprzedawałem. Za te pieniążki właśnie też kupiłem między innymi ten opryskiwacz. No, także chyba to wszystko, co miałem dokładnie do powiedzenia. Sorry za to, ale nie jestem jeszcze zdrowy do końca. Jeszcze mnie trochę kaszel męczy. No dobra. To się dawamy tu. Trzeba tego oczywiście nakręcić tutaj. Ustawić mu. No tyle dobrze, że on jedzie w tą i z powrotem, ale nie tam się. Z dwóch stron się zawiesza. No. Panie, my się przesiadamy do naszego żołnierka. No i lecimy dalej. O, ta kamerka jest fajna, bo to fajnie się jedzie. Się tak jakby się stajało na stopni. Szkoda, że nie widać kierowcy. Lusterko. Nad głową. No tamten jak zasuwa. My jedziemy, ile my jedziemy, gdzie? No z górki teraz 16 to. Tak normalnie to chyba nie wiem, 13. Coś koło tego, czy może trochę więcej niż 13. 13 i pół z tego co tam widziałem. Tu jest trochę bardziej. A, 13. No 12. Tu już jest pod górkę pewnie też. Troszkę. Ojej, że pomijaczka zrobił tu nowego. To się wyklepę. I tak to będzie jeszcze potem. Na pewno to będzie odcinek też z tego pola, jak tu będę coś innego robił. Na tym polu. Nie wiem, co tu jeszcze będzie posiane. I tak myślę, czy by buraczków tu nie posiadł. Bym miał buraczki. Także nie wiem. Propozycje możecie jakieś napisać. Sorry, ale na serio mnie dusi. Ta kamerka też jest nawet fajna, tylko jakbym tu na botniku siedział bardziej. Trochę zrobiona. Z tamtej strony lepiej. Bo tu, o, tu pracownika i pójdę po tamtego zmienić. O kurde. No. Dobra. Ten tutaj też nakręci, potem się przesiądziemy.
Kurde, przed odcinkiem prawie nic nie kaszlałem, a teraz nagle jak zacząłem nagrywać odcinek, to coś mnie... Mam prawie 17 na godzinę, idzie także szybciej o wiele niż ja, moje 12 czy 13 tam. To on leci o wiele szybciej niż ja. Panie, dawaj mój traktor. Lecimy. Nie wiem, o czym by tu pogadać. Donirek dosyć się sprawuje. Z szóstką obrotówką to nawet dobrze mu idzie. Tamten ma piątkę, to wiadomo, ale 140 koni z obrotową szóstką to... Kurde, sorki. O matko. Chyba zaraz pójdę się czegoś napić, bo... No serio. Że jak się napiję, to by coś pomogło. No, wolno, widzicie? Tak by pracownik też. Tylko pracownik te przodem prawdopodobnie najpierw walnął, dopiero potem. Jakby może jakoś mu się udało nakręcić tyłem. Ogólnie nie, napiszcie mi w komentarzu oczywiście, kto ogląda, kto się ten... No komu się podobają moje odcinki i ten, kto ogląda to, to napiszcie mi w komentarzach. Bo teraz ustaliłem tak, że piątek, Farming 15 właśnie z tej serii, co teraz gram. Sobotę Need for Speed. No i niedzielę też ten Farming z tej serii. To nie wiem, czy mam to tak zostawić. Tylko znowu będzie inaczej, jak mi się ten, jak zrobię serię z 13. 13 z farminga, 13. I jak zrobię serię, to nie wiem, czy nie zrobię tak, że w niedzielę będzie tylko ten, tylko w niedzielę będzie ten odcinek z tego New Hollandów i John Deere'ów. A w piątek będzie farming 13. Także o tym to możecie mi napisać. Bo z Need for Speed'em to się raczej nic nie zmieni. Będzie sobotę tak jak jest. I tam w sobotę się nawet dobrze gra. Ostatnio nowy nabytek widzieliście, BMK. M3, także... Na bogato, jak to mówię. Może pójdę się napić, poczekajcie chwilę. Ja przyjdę. Okej, okay, jestem już, także myślę, że może jak się napiję, to coś to pomoże. Dobra. A może po prostu zrobimy tak, żeby tak nie kaszlał mocno. To po prostu będę mniej mówił. Będzie trochę więcej słychać maszyny niż mnie po prostu. Zrobimy tak, może będzie lepiej. No, pół w słup nie walnąć.
Dobra. My tu pracownika zatrudnię i teraz tego trzeba tu ustawić znowu. Ten pracownik niech pojedzie. Dobra, idź. My się tepnę tu. Niech dojedzie do końca. Zobaczymy. Gdzie widzieliście, jak walnął obciążnikiem w ten? Okej. Puszczamy i lecimy. Powoli się zbliżamy do końca tego odcinka. No, ładny kawałek zaoraliśmy, prawie połowę to nie, ale jedną trzecią tego pola to już na pewno zaorane jest. Powoli się zbliżamy do końca tego odcinka. Może się jeszcze napiję. Już my widzę, że już my w gardle drapie. Okej. Okay. Ten już stoi. Dobra, tu pracownika już zatrudnia. Się tepnę tu. Się nakręcimy. Szkoda, że on nie może nakręcać tak jak ja teraz nakręciłem na przykład. Dobra, tak mi należy, bo tam na mnie jechać. A my się może kawałek przejedziemy tamtym, tak za tym się tam to człapie. I w tym drodze w tym bardzo mało jeździłem, także może jakieś okno otworzymy. Muszę je zatrzymać. O, się zakurzyło. Z tyłu też może szybę. Ogólnie na tej mapie mi się najlepiej gra z tego względu, że mam... Może po prostu mi nie tnie prawie wcale gry. Nie widać tego tak bardzo i tego nie odczuwam. No my nie mam tutaj. My pójdziemy tam szybciutko. Czy zdążymy za czym on tam dojedzie, czy chyba zdąży? Żeby nie walnął mi w ten. Dobra, panie, oddawaj. Tego sprzęta. Dobra. A trochę lipa z tym wyszła, że tam właśnie ten pracownik. Muszę go nakręcać. Ale tego nie przewidziałem, że on na klinie nie będzie chciał robić. Nakręcać. A odnośnie do tego, czemu tutaj właśnie zatrudniam pracownika, jak tamtego nakręcam. Jakby ktoś się pytał czy coś, to już mówię od razu teraz. Dlatego zatrudniam tutaj pracownika, żeby robota po prostu nie stała, tylko żeby to się robiło wszystko dalej. To więcej czasu zajmie, a tak to od razu można robić. O, tutaj już zatrudnię go, sobie jedzie, my idziemy tamtego teraz.
Bóg się nie chce obrócić. Nie, Marian, jedź. Panie Marianie, jedziesz. Dobra. Nie no, ładny kawałek już zaorany. Nie no, połowę pola można po... Nie no, połowa pola to już zaorana na pewno. I tu został tylko taki kawałek, no i tam taki mały klinek. Tam to się raz, dwa zrobi. Ale myślę, że całego pola w tym odcinku robić nie będę. Raczej na pewno nie. Miałby być odcinek 25 minut, a zrobimy 27. 28, 27, 28. Tak, gdzieś koło tego. No dojedę tam, nakręcę z powrotem, przyjedę i zrobię podsumowanko. Widzę, ale tak bardzo mi się podoba ten jelonek. Żeby on z tym pługiem jechał tak jak teraz jedę. To było dobrze. Raczej w niedzielę to nagrywam. Pod wieczór, także myślę, że dzisiaj jeszcze odcinek rzucę. No jedziemy. Ło! Czemu mi tak skręcił? Dobra. Idziemy i do końca dojedziemy i będzie koniec w dzisiejszym odcinku. Może ja zrobię podsumowanie podczas jazdy. Także w dzisiejszym odcinku... Kurde, sorki. W dzisiejszym odcinku wykonywana była orka na dwa ciągniki. I w sumie, czyli na dwa ciągniki, na dwa pługi, z kijem razem było 6 plus 5, 11. Na 11 skip, nie liczę oczywiście obrotowych, tylko tak normalnie. Także orka na 11 skip, na dwa ciągniki, dwa jelonki. Także w dzisiejszym odcinku było na tyle. Myślę, że się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie jakiś tam łapkę, komentarz lub coś w tym stylu. Także trzymajcie się na następnego odcinka i cześć!